Siemanko, ja jestem Technokrata i jeżeli ktoś oglądał wczorajszy film, no to widzi, że dokładnie zaczynam od tego samego momentu, gdzie wczoraj skończyłem. Ten film nagrywam jakieś 5 sekund po tym, jak wczoraj się skończyłem. Tylko, że po prostu wczoraj się nie był za długi, no to dlatego nagrywam ten. Bo też dawno nie było Q&A i chciałem odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. A jeszcze trochę ich zostało, więc już bez zbędnego przedłużania możecie zostawić łapę w górę pod filmem, suba z dzwoneczkiem, a my przechodzimy do czytania pytań i odpowiadania. Maksymilian pyta, siemanko, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o swojej drodze edukacji? Prosta sprawa, szkoła podstawowa, gimnazjum. Gimnazjum lepiej się uczyłem niż w podstawówce. Nigdy nie miałem paska, ale nie jestem z tego specjalnie dumny i żałuję, że trochę więcej nie przyłożyłem się do edukacji. Potem liceum ogólnokształcące, ale później profil matematyczno-fizyczny. For fun pisałem też maturę z geografii, bo lubię geografię. Chciałem pisać też z historii, bo lubię historię, ale już tam wszyscy mi mówili, że trochę chyba za dużo tej zabawy i lepiej, żebym po prostu tego nie pisał nawet for fun, więc nie pisałem. Oczywiście rozszerzoną maturę z geografii, rozszerzoną z matematyki, rozszerzoną z fizyki, ale pozwólcie, że wynikami nie będę się chwalił, nie było one spektakularne. Później studia na studiach nanotechnologia na Politechnice Krakowskiej, zarówno inżynier, jak i magister, chociaż magisterkę pisałem i broniłem na Politechnice, ale pisałem i pracowałem nad nią w Instytucie Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk. Kurczę, nie pamiętam, czy jego imienia jest ta w Krakowie teraz, ale wstyd, ale w Krakowie. Więc było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Trochę żałuję, że inaczej nie potoczyłem swojej ścieżki kariery, ale to jest jakby, znaczy edukacji mogłem pójść na magisterkę na coś zupełnie innego, niż kontynuować nanotechnologię, zaczerpnąć po prostu z jakiejś innej dziedziny wiedzy, żeby trochę poszerzyć te horyzonty naukowe, ale nie żałuję w koniec końców, znaczy trochę żałuję, bo mogłem to zrobić inaczej, ale generalnie i tak spoko. Jakby staram się też dużo rozwijać na własną rękę, skończyłem dwa kierunki podyplomowe, jeden for fun, zarządzanie e-sportem, drugi zarządzanie projektami, bo to jest taki mój backup, jeżeli chodzi o przeróżne ścieżki kariery, które mogę mieć w życiu, no i staram się generalnie rozwijać umiejętności miękkie, czyli taką komunikację z ludźmi i tak dalej. Na razie takich umiejętności twardych jak programowanie i tak dalej to szczególnie nie rozwijam. Bardziej kolekcjonuję wiedzę na różne tematy, bo po prostu wieloma rzeczami się interesuję. Bardzo bym nawet powiedział, uwielbiam ciekawostki i takie rzeczy, więc to mnie super kręci. Tak to troszeczkę wyglądało w moim przypadku. Jakby ja nie bagatelizuję edukacji, to jest bardzo ważna rzecz. Wręcz drwię z ludzi, którzy mówią, że im edukacja do niczego nie była potrzebna. Zwłaszcza ludziom, którym w jakiś sposób wyszło, udało się, mieli szczęście na przykład na YouTubie, rozwinęli swój kanał, albo po prostu mieli talent, rozwinęli swój kanał, a potem bagatelizują kwestię edukacji, nie rozumiejąc, że wpływają w ten sposób na decyzje, czy też na podejście wielu młodych ludzi, dla których edukacja jest tutaj celem, czy też jakby drogą do jakiegoś zbudowania dobrego życia, no bo nie każdy ma szczęście zostać fajnym piłkarzem, youtuberem, czymkolwiek i zarabiać pieniądze na jakichś takich umiejętnościach. Oczywiście jak najbardziej rozwijajcie swoje pasje, umiejętności, idźcie w to, jak się udaje, jak widzicie, że na przykład edukacja odbiera Wam możliwość rozwoju w jakimś kierunku, do którego czujecie ogromną pasję i czujecie, że odniesiecie w nim sukces, naprawdę czujecie, to wtedy możecie ją ograniczyć, ale no, powiem szczerze, gardzę ludźmi, którzy mówią, Billa Gatesa wywalili z uczelni, więc ja się nie muszę uczyć i przeglądam dalej TikToki czy coś takiego. No nie, ziom, go wywalili, czy też ludzie odchodzili tacy jak on z uczelni, bo mieli po prostu, byli ponad to, mieli masę planów, masę genialnych rzeczy i ograniczała ich twórczość ta edukacja. A nie, że byli leniwymi dziadami, tylko i wyłącznie nie chciało im się uczyć, więc doszli do wniosku, że odejdą ze studiów. Nie, jakby edukacja, jaka jest u nas w kraju, jest na dość niskim poziomie, taka jest, ale można osiągnąć potężne sukcesy w tej kwestii, jeżeli tylko się człowiek weźmie do nauki. Masakra! Tak długo na jeden pytanie, idziemy dalej. Jaki był Twój pierwszy procesor? i3-530.
Ile razy przeczytałeś Sagę Wieśka? Jakieś 4-5 razy, dokładnie nie pamiętam. Czy poza... Całą oczywiście. Czy poza technologiami interesujesz się czymś jeszcze? Tak jak chyba wspomniałem w pierwszym pytaniu, naprawdę prawie wszystkim się interesuję. Ile średnio dziennie grywasz w LoL'a? Bo widziałem, że w ciągu dnia troszkę pykasz. To tak wygląda na Discordzie, jakbym pykał, bo w większości LoL'a mam odpalonego i on się po prostu wyświetla. Często TFT w tle, bo można robić wiele rzeczy, a najczęściej gram jeden mecz i to na boty w LoLu, żeby zrobić daily misję. I tyle gram najczęściej, tak przez 99% czasu. Co sądzisz o tym, że XCOM zawyża wyniki niektórych podzespołów podczas ich premier? Mam na myśli słynną akcję z i7 11 generacji, zdjęto power limit, a reszta Ryzenów zostawiono na stoku, plus zaniżono 200 punktów wynik z Cinebencha R7500. Myślę, że to był totalny przypadek testowy, nie było to intencjonalne działanie, bo na jakiej podstawie XCOM miałby promować akurat sprzedaż, nie wiem, 7 generacji kosztem Ryzenów, jak wiadomo, że na starszych procesorach przy podobnych cenach jest lepsza marża. Więc wydaje mi się, że to jest zupełny, totalny przypadek. Czy ty czytasz jakieś książki naukowe, biograficzne lub inne? No, stricte naukowych i biograficznych nie, aczkolwiek mam kilka takich pozycji, na przykład biografię Elona Muska, która jest już trochę przeterminowana, więc będę chciał jakąś nowszą dorwać. No, Nikola Tesli biografię też bym chciał przeczytać i takie rzeczy, więc no, mam je, ale raczej głównie czytam książki fantasy, science fiction i tak dalej, czyli po prostu prozę. Czemu płyty pod Ryzeny są takie drogie, chipset B550, X570, biorąc pod uwagę ich leciwość i zbliżającą się premierę Zen 4? No, trzymają cenę, bo są nadal najwydajniejszą propozycją na ND. No, koniec, kropka. Jakby tutaj nie ma większej filozofii. Jeżeli pojawi się coś nowszego, to wtedy ceny być może spadną. Ile metrów kwadratowych ma Twoje studio? Powiem szczerze, moje studio, biorąc pod uwagę, że zaraz za tym komputerem, jak go widzicie, zaczyna się mniej więcej łóżko i ja nagrywam na takim kwadracie, no, 2x2, więc około chyba 4 metrów kwadratowych. 4 metry kwadratowe ma moje studio, ale mam nadzieję, że w tym roku powiększę je ponad dwukrotnie, do szalonych 10 metrów. Ile dostałeś za swoją pierwszą współpracę, za którą rozliczyłeś się w złotówkach? W sumie za... A nie, zdarzyły mi się współprace, za które rozliczyłem się w euro. Też nie była szalona kwota. Ale za moją pierwszą taką współpracę, taki pierwszy zarobek na YouTubie, to było 200 zł. I długo, długo, długo tak zarabiałem, jeżeli chodzi o pracę na YouTubie. 200 zł za film oczywiście. W tym momencie padła mi karta graficzna. Na moim miejscu, jaką byś wybrał, do około 1600 zł. Stary, nie jestem na Twoim miejscu. Ja na swoim miejscu wybrałbym RTX-a 3050 albo celową na 3060, bo montuję filmy, tak? I potrzebuję NVENC-a, żeby mi to fajnie działało. Natomiast najlepiej wyceniony pewnie będzie tak w czystej rasteryzacji Radeon, ale to ja, wiesz, nie jestem na Twoim miejscu. Nie wiem, jaką masz płytę główną i tak dalej, i tak dalej. Inne różne rzeczy, potrzeby i rzeczy, które robisz na kompie, dlatego też na Twoim miejscu, nie wiem jaką bym wybrał, na swoim miejscu wybrałbym 3050 albo 3060, czekając na promocję. Emil Borkowski. Ciekawi mnie temat wszystkich rewolucyjnych oraz game changerowych kart graficznych na przełomie 20 lat od pierwszego GeForce'a do teraz, włącznie z ATI i AMD, oraz pojawienie się pierwszego niebieskiego gracza na horyzoncie. Pozdrawiam. Emilian, też mnie to ciekawi. Ale tak no jakby nie ma tutaj żadnego pytania. Chciałbym kiedyś taki historyczny film nagrać, oczywiście. Pytanie, czy na chęciach się tylko nie skończy. Czy DLSS i RAID będą jakkolwiek udostępniane w nowej serii 4, udoskonalane w nowej serii 4000? Tak, myślę, że jak najbardziej stawiam, że tak, bo pojawią się nowe generacje rdzeni Tensor i rdzeni RT, przez to będą one bardziej wydajne. Już to widać po testach tego pełnego rdzenia GA102, który w kontrolu pokonuje 3090 Ti niemalże dwukrotnie. Czy DDR5, czekaj, nie, Yuri Cox, kiedy odkryłeś swoją pasję do komputerów? Powiem szczerze, no ciężko stwierdzić, jakby
Na pierwszy komputer zarobiłem w tej trzeciej gimnazjum, więc, ale to było chyba bardziej z pobudek nie sprzętowych, a czysto gamingowych, bardziej chciałem grać w gry, ale już wtedy się na pewno tymi PC-tami interesowałem. Na przełomie liceum i pierwszych dwóch lat studiów byłem ogromnym fanem telefonów, bardziej siedziałem w Androidzie, w tych nowych telefonach, tam się dużo rzeczy wtedy działo, moim zdaniem ten rynek był wtedy ciekawszy. No ale od trzeciego roku studiów, czyli ojej, no dobra, tak 7 lat, to już bardzo mocno pecety, bardzo mocno pecetami się interesuje. Czy DDR5 będą miały większe znaczenie w następnej generacji procesorów Intela? Tak, widać to po pierwszych przeciekach wyników Raptor Lake'a w wydajności wielowątkowej. Widać, że dużo bardziej rozpędza się na DDR5 niż na czwórkach. Co sądzisz o drożających płytach głównych i procesorach Gen 12 Intela? No cóż, albo po prostu ich produkcja się już ograniczyła ze względu na to, że wychodzi generacja 13, przez to ich stany magazynowe się kurczą i zanim wejdą te generacja 13 i, no i płyty na serii 700, no to te ceny lekko podskakują w górę. No bo po prostu, żeby za szybko te sprzęty nie zeszły z magazynów, to jest jedna teoria, a druga teoria, że po prostu inflacja, tak? Kacper Adamczyk, witam, jakie są Twoje ulubione gry z dzieciństwa, które wspominasz z nostalgią? Zdecydowanie Gothic 1-2, Noc Kruka, Morrowind, bardzo mocno z nostalgią, Stronghold 1 i Crusader, to jeżeli chodzi o dzieciństwo, bo dwójka była później. No to chyba takie tyle, jeżeli chodzi o takie gry, w które się naprawdę dużo zagrywałem i które są takimi typowymi tytułami z dzieciństwa. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem, bo oczywiście były tam jakieś Need for Speed, jakieś FIFA 2001, ale jednak Gothic to jest to i Morrowind, o czym powiedziałbym, że kozak. Kacper Kielan, masz gadane i tu nikt nie zaprzeczy, większość wypowiedzi dotyczy nadchodzących technologii, bywa, że są plotki, fake newsy, ewentualnie przecieki. Fake news, tutaj już podkreślam, że coś jest niezgodne, później się okazuje z prawdą, to nie znaczy, że jest fake newsem. Fake news to jest celowe wprowadzenie w błąd. Tak ja bym to definiował. A jeżeli ktoś robi jakiś przeciek, bo ma takie przypuszczenia, czy dostał takie informacje, to niekoniecznie jest, no i według znaczenia stricte 1-1 słowa fake news, to tak, to jest fake news, bo jest nieprawdziwy, natomiast według mojej definicji fake news to jest intencjonalne wprowadzanie w błąd. I raczej takie rzeczy w technologii się tutaj nie pojawiają, żeby intencjonalnie było wprowadzane w błąd, chyba że już nie na poziomie przecieków, ale na poziomie samego producenta, jak robi konferencję i pokazuje słupki, takie popatrz, nasz procesor, nasza karta o tyle wydajniejsza od przeciwnika, więc. No i potem się okazuje, że to było tak mierzone, no trochę z dupy, że ten słupek taki wyszedł. To też wtedy nie jest fake news, bo oni raczej nie kłamią, ale jest to jakieś takie intencjonalne pokazywanie, że trochę przekłamywanie rzeczywistości. Ewentualnie przecieki, przez to opierasz się na przypuszczeniach i własnych wizjach. Nie myślałeś nad zrobieniem czegoś pożyteczniejszego, opierającego się na obecnej technologii, którą mamy, a często zwykli użytkownicy nie umieją pożytecznie jej wykorzystać, a czasem nawet nie mają świadomości, że mają pewne rozwiązania. Wiesz co, Adam, no myślałem nad takimi poradnikami z podstaw PC-ów, jak to jest zbudowane, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koniec końców doszedłem do wniosku, że jeszcze nie mam na to czasu, bo wolę robić tych newsy. Lubię to robić, przede wszystkim robię to, bo to lubię, bo sprawia mi to radość. Natomiast takie rzeczy pożyteczne, jak ty to mówisz, oczywiście są w internecie, ale ja też chciałbym je robić. Naprawdę chciałbym robić takie poradniki, jak działa komputer i tak dalej, żeby absolutnie od zera ktoś mógł czerpać jakąś wiedzę na ten temat. Jaka jest wymarzona praca poza YouTube? Milioner, taki, który nic nie robi, się upieprza i ma dużo kasy. Coś takiego, nie? Ale i tak bym chyba wtedy robił YouTube'a. Tylko, że mając dużo kasy, robiłbym to w fajnym, dużym studio i w ogóle. Tak sobie myślę. Wolisz Intela czy AMD? Intela. To jakby nie ukrywam, że wolę Intela. Karol Słomiński. A ja bym chciał w końcu wiedzieć, jakie filmy
szejków, jakiej firmy szejków żywieniowych używasz, była w jakimś vlogu reklama. Czy będzie na 500 tysięcy vlogów spotkanie piwko z fanami? Czy oprócz kompa do wygrania mógłbyś robić mniejsze losowania dla fanów, jak koszulki z logo IRDM? No koszulka mam niestety jedną, więc za bardzo jej nie rozlosuję. Nvidia, Intel, AMD. Nie mam takich koszulek, nie mam do nich bezpośredniego dostępu. Jak coś dostaję, to w ilości jednej sztuki, więc takich rzeczy nie mógłbym robić. Ale jak najbardziej ja robię co 1000, więc jak kolejny 1000 wpadnie, 27 tysięcy teraz, to zrobię dla Was jakiś mały konkurs, a komp będzie na okrągłe co 10 tysięcy. No i jakiej firmy szejków żywieniowych, kurczę, zapomniałem, jak ona się teraz nazywa, bo na chwilę obecną, na chwilę przestałem jej używać, ale jak najbardziej od czasu do czasu ją używam. Dobra, poszedłem, sprawdziłem, jest to eFood. Firma eFood i fajne te rzeczy ma, smaczne, dostałem inną proszkową, no może nie inną proszkową firmę od jedzenia, ale od innych proszków i tutaj mniej mi smakuje to, co mi zaproponowali i tego nie będę na przykład u siebie na kanale w ogóle polecał, a eFood mi smakował i te ich produkty mi wszystkie smakują, proszki do jedzenia, batoniki, te płyny, to jest wszystko super i mogę to śmiało polecić. Bardzo też fajnie rozpisane makro, więc jeżeli ktoś super szczegółowo liczy makro, ja liczę raczej tylko kalorie, i trzy podstawowe rzeczy, czyli węgle, tłuszcze i białko. No więc to wszystko tam można sobie bardzo fajnie zobaczyć. No i to było na tyle pytań z Q&A. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Drugi dzień z Q&A-em. Jutro już coś innego na kanale. Prawdopodobnie recenzja. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Piszcie, co myślicie o tych odpowiedziach, które Wam się podobały, które nie. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia jutro. Cześć! Thank you.